dobry, witam ponownie w Thief Daily Shadows. Tym razem zaczynamy misję u Pogan. The Keepers want me to steal an object from the Pagans called the Jackknoll's Paw. The silver nuggets you said was down here? I said I heard there might be silver or gold in some mines, maybe around here. Yeah. But, I heard there might be something else, too. Like what? Like, maybe some strange people down here. Like, maybe they don't want no visitors. Don't want anyone knowing they're here. Aw, taff it, Bert. You don't mean you brought us into pagan territory. Pagans? Taff and cripes, I thought I smelled something off. Let's beat it. If they find us here... About that, we can't beat it. Because we've lost. But I'm open to suggestions. And, we should try to keep it down, okay? But we ought to send one of us up ahead. Make sure it's all clear. Well, I ain't going. No tiff-taffing way. We do eeny meeny for it. Ready? Eeny, meeny, miny... Oh, never mind. I'll do it. You watch my back. Here I go. All this for some taff and silver nuggets you ain't even sure is here. Good luck. I'm watching your back. Yell if you see any pagans or gold. Okay. Pominąłem ten wstęp. Bo wysłuchaliśmy go sobie w poprzednim odcinku. Fajnie. No. Dzień dobry. 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3. Dobra. Tam coś się odpierdziela. Bo się będą klepać z poganami. Okay. Strange that there's no one here. I mean, after all those noises. Well, sometimes that's the price. Dobra. What am I on about? I didn't see anything. Moth, maybe. Chumps. To na górę można wejść. Dobra. Ten sobie tutaj chodzi. O pierona. O panie. Boże. O panie. No to fajnie tu mają. Ciekaw jestem, kto wygrał. No, chyba poganie. Mam nadzieję, że mi tego nie ujmie w statystykach. Ale kogo on szuka? Chyba nie mnie. O jene. Takiego przypału chyba nie miałem. Is you afraid of a little fightings? Let's go.
Phantom Killer is gone by now. Probably ran scared when I showed up. Aha. Bo teraz komputer myśli, że to ja to zrobiłem chyba. No to brzmi dobrze. Dobra, sobie weźmiemy pieniążki. Skoczymy sobie może tu do góry. Gdyż no właśnie. Tak czułem, że to będą również pieniążki. Dobra. Sounds. Babies. Ona się chyba zaczęła ruszać teraz. Tylko nie wiem, co z tym. Z tym drugim. Wraca. O nie! To światełka. O nie. To złe światełka. To ci poganie. Ogólnie poganie czczą Szachraja. A Szachraj nie żyje. A Szachraj to po angielsku trickster. Jakkolwiek by się tego nie wymawiało. A uwaga. Mieliśmy z nim kontakt w pierwszej części. A uwaga. Co? Czemu on umarł? O panie. Nie rozumiem. Totalnie. Nie wiem, co tu się odpierdziela. To jakieś dziwne rzeczy się dzieją, naprawdę. Mam nadzieję, że to jest ta. Dobra. O panie. Tu też ciało leży? Nie, tu się coś ewidentnie popsuło. Nie mamy mapy, ale ta mapa leży. O kurde. Latają mi tu jakieś robaszki w pokoju. Kurde, nie podoba mi się to, bo musimy zgasić te pochodnie. Nie chciałem tego robić. O nie, to nie mapa. Flies, nie flies. Coś chyba mi migło. Strzały, których mamy miliard. Ale zwiniemy. O. W sumie nigdy mi się nie przyglądałem. O nie. Teraz nie widać. Dobra. To też niestety zgaszę. Ja się nie robiłbym tego, ale... O. Tak zrobiłem. Że listek mapy sanktuarium
nowa notatka. Listek. Tylko no pytanie, kto to jest listek? Rzeżucho i Machorko. Ojojoj. No czyli ewidentnie nie są nastawieni przyjaźnie. Dobra. Idziemy. Idziemy dalej. Tu strzała machowa. I zmierzamy. Terytorium Pogan. Wydawało mi się, że na tym etapie już powinniśmy mieć mapę. Może coś pominąłem. Tu definitywnie nie chcemy. Wodzie. Gdyż w tej wodzie różne dziwne stworzenia się znajdują. 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz. A mianowicie takie jedno. W którym raczej wolałbym unikać bezpośredniej konfrontacji. No i dodatkowo nie wygląda ono zbyt przyjaźnie. Dobra, za chwilę je zobaczymy. Tu idzie poganin w samym kapturze. Ojej. Poganin listek, znajdując się być może w kanałach. To chyba nadal są kanały, nie? W sumie to dopiero chyba są kanały. Dobra. Idziemy. Nie wolałbym iść lewą stroną. O. To jest ten stwór. Nie wiem w sumie co to jest, ale nie wygląda przyjaźnie. No, definitywnie pójdziemy lewą stroną. Tak. Co, widział mnie? Chyba tak. Dobra. Dobra, po prostu może pogasimy tutaj więcej pochodni. Tak naprawdę nie chciałem robić. No ale jak mam co chwilę wczytywać. To wolę gasić 2, 3 pochodnie. Aha, ona chyba spadła i się zabiła i to przez to. Boże. Downa. Nie. Nic się nie stało. Może po prostu dostała obrażenia. Jezu. Co za imbecyle. Nie. Trzeba wszystko zgasić. Brawo. Tak.
bez sensu. Oni tu za głupi są. Też. Ten się zablokował. Winszuje. Torch ran out. Jest mapa. Echo works, I guess. Jest dobrze. Tunele Pogan i Sanktuarium Pogan. To są tunele. Tu weszliśmy. Tu były dwa ogniska faktycznie. Tu jest woda, ognisko i tu jest przejście. Dobra. Czyli z tej części to chyba wszystko. Must be a noisy wind tonight. Tak jest, zgadza się. A możesz iść stąd. O ludzie. O Jezu. O matko. Dobra. Idziemy. Tu przejdziemy. Tak. No i tam musimy naokoło niestety. Się zawiesił. W sensie tamten. Tamten do góry. Sobie kawałek przebiegniemy. I tak nas nie usłyszą. Dobra. Wydaje mi się, że z tej części to wszystko. W sensie całe złoto, które mogliśmy zdobyć w tej części, to zdobyliśmy. A jak nie, no to trudno. Dobra, wchodzimy. Okej. Jesteśmy w sanktuarium. Nie! O matko. Nie chciałem tu spaść. Nie widziałem tej dziury. Umknęła mi. A więc jesteśmy w sanktuarium. Careful, friend. These are troubling. Kłopotliwy dziś księżyc. O, tu mnie widać. Tam jest świeczka do góry, wejdziemy tam na pewno. Bees I worried about. Bees? That a sound? Tam są pieniądze. Leafy Lord. Leafy Lord. On jest liściami i drzewami. Turbo drzewa. Dobra. Tu się wymienimy z tym. Give them power.
przejść. Tylko, że pewnie dużo hałasu narobił. Idziemy tu. Spróbujemy dostać się do tamtego pieniążka. Tam jeszcze może coś być. Tak myślę. Tu książka jest jakaś. Strzała, książka, poniedziałek. Ojej, długie to. Boję się już chodzić. Czuję się jak nieproszony gość. Nie rozpoznaję większości uprawianych roślin. Trzeba mieć przy dziurach, z którą wykupują, kosa spojrzał na mnie. Cierpię. Spacerować po swoim. Chodzi bez lęku. Się bać. Bo jabłka. Poganami się nie sprawdzą. O kurczę. Czyli widać, że no ktoś zawarł jakiś układ z poganami. Wygląda na to, że o kraty. Wygląda na to, że pozwolił poganom uprawiać jakieś roślinki, czy tam pozwalał im przebywać w swoim ogrodzie. Fajnie. W swoim ogrodzie. A poganie tak troszkę za bardzo się rozgościli. O Jezu. Same strzały. Po co mi te strzały? Takich nie użyję. Widziawszy cię, zieleni. Doceniawszy. Dałoby się zejść na dół. Tam widziałem drabinę, ale widzę, że... Widzę, że drabiny są tutaj troszkę przeciwko mnie. Teraz. Dobra. Udało się. Są drzwi jakieś. Myślę, żeby... Apsik. Na zdrowie. Dobra. Aha, to ogólnie nie powinniśmy tamtędy wchodzić, tylko właśnie tak do tyłu. Iść do tyłu. Czyli się cofnąć kawałeczek. Dobra. Wejdziemy tu. Zobaczymy co jest. Nie ma nic. Dobra. Wchodzimy. Schowamy się za tą zębatką. Ale to nie teraz. Teraz się nie wymieniamy. Niestety. Szczerze mówiąc, wolałbym iść górą. Ale jak już idziemy dołem, no to dołem. O, brawo, kolejna spadła. Winszuję. W statystykę będę miał 50. Dobra.
tam chyba był koniec, nie? Czy nie? Zaraz zobaczymy to. Skontrolujemy. Nie. Ale wybraliśmy tę drogę, więc idziemy tu. IP's ready. Bees like the treasy comes your strength from the earth. I bees ready for them battle. A tutaj poganie ćwiczą. That old gear looks precarious. Someone could have an accident. Ale tutaj chodzi ktoś. Aha, chodziła tamta i sobie spadła, no tak. Brawo. Tutaj podeszła i spadła. Brawo. Najlepsza sztuczna inteligencja na świecie. No tu nic nie ma. Idziemy dalej. Chociaż powoli byśmy mogli kończyć odcinek. Mogę jeszcze wam pokazać na koniec, co się stanie. Co się stanie, jeżeli dotkniemy tej zębatki. Taki przypał. Ale nie będziemy tego robić. I... O, może jeszcze 2, 3, raz, 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 2, 3. Dobra. Dobra. To by było na tyle w sumie. Tyle wam pokazałem, nie będę teraz zapisywał. Mamy save'a, więc dziękuję za uwagę i do następnych odcinków z serii Thief. Na razie.